Dziś przepis na prosty miodownik bez pieczenia. Do jego przygotowania możesz wykorzystać dowolne ciasteczka. Jeśli chcesz, aby ciasto było mniej słodkie, część herbatników możesz zastąpić solonymi krakersami. Ja do zrobienia spodu użyłam ciasteczek orzechowych zrobionych według mojego przepisu. Porcja tych ciastek po upieczeniu jest dokładnie taka, jakiej potrzeba na miodownik. Jeśli używasz zwykłych herbatników, wymieszaj je po zmieleniu z jedną łyżeczką cynamonu lub przyprawy do piernika. Ponieważ moje ciasteczka były już lekko cynamonowe, nie dodawałam więcej tej przyprawy. Ciasteczka zmiel drobno lub rozkrusz wałkiem. Nie muszą być one zmielone na piasek, ale nie powinno być w nich bardzo grubych kawałków. Następnie podziel je na 4 równe części po 200 g każda. Objętościowo wychodzi około 1 1/3 szklanki na porcję. W kolejnym kroku do garnka, najlepiej z grubym dnem, przełóż 400 g kwaśnej śmietany 18%, 2 duże jajka w rozmiarze L, 1 szklankę, czyli około 200 g cukru, można mniej, cukier waniliowy lub wanilinowy oraz 2 łyżki mąki ziemniaczanej. Całość najpierw wymieszaj dokładnie, bez podgrzewania, można tutaj użyć miksera. Następnie postaw na bardzo małym ogniu i zagotuj cały czas mieszając. W trakcie podgrzewania mogą pojawić się grudki, tym się nie przejmuj, one się rozejdą w momencie, kiedy budyń się zagotuje. Ilość mąki ziemniaczanej, jaką dodajesz do kremu, dostosuj do gęstości śmietany. Moja śmietana była bardzo gęsta, w takim wypadku wystarczą 2 łyżki mąki ziemniaczanej, czyli około 60 g. Jeśli masz rzadką, taką bardzo płynną śmietanę, wówczas dodaj 3 łyżki, tak jak jest w przepisie. Dzięki temu dostosowaniu krem będzie miał łatwiejszą do rozsmarowania konsystencję. Kiedy krem się zagotuje, wyłącz ogień i dodaj jeszcze 100 g masła. Całość mieszaj już bez podgrzewania do momentu, aż masło się rozpuści. Do złożenia tego ciasta używam regulowanego rantu o średnicy 20 cm i wysokości około 8 cm. Na dno wyłożonej papierem formy wysyp pierwszą część herbatników, przypominam 200 g, czyli mniej więcej 1 1/3 szklanki. Wyrównaj i po łyżce wyłóż 1/3 gorącego jeszcze kremu. Staraj się rozkładać go w miarę równomiernie, aby później łatwiej było rozsmarować go po powierzchni ciastek. Krem wyrównaj. Następnie wysyp kolejną warstwę herbatników i całość powtarzaj, aż zużyjesz cały krem i wszystkie herbatniki. Ostatnią warstwę powinny stanowić zmielone herbatniki. Gotowe ciasto przykryj szczelnie folią, następnie zostaw na blacie, aby wystygło, a gdy wystygnie, wstaw je do lodówki, najlepiej na całą noc. Dobrze schłodzone ciasto wyjmij z formy, najpierw oddzielając brzegi nożem. Następnie wierzch udekoruj bitą śmietaną. U mnie jest to 200 g schłodzonej śmietanki 36% ubitej z 1 łyżką cukru pudru na sztywno. Do dekoracji rękaw cukierniczy i tylko 1 m z firmy Wilton. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com i daj nam znać w uwagach przy zamówieniu, jeśli chcesz książkę z autografem. Zapraszam serdecznie.